Ktoś próbuje robić z nas idiotów. I bardzo mi się to nie podoba. Inna sprawa, że wielu to lubi. Ja nie. I jestem przekonany, że widzowie kanału Marek Miśko czuwaj również. Zza spiżowej bramy wychodzą kolejne dokumenty, które nie tylko budzą wątpliwości, ale trzeba to w końcu nazwać wprost. Sieją zamęt i zgodnie z treścią grafiki promującej dzisiejszy program, nie zamierzam się stosować do żadnej niedoktrynalnej nowinki, która pojawi się na tapecie watykańskiej administracji, czy to w formie listu, encykliki, czy innego dokumentu papieskiego. Czasy ciemnego ludu katolickiego, który nie zna odwiecznego nauczania swojego kościoła, który to lud żyje w strachu przed tym czy innym hierarchą, który wprowadza zamieszanie, traktując kościół jak własny folwark, już dawno się zakończyły. Do piewców zmiany kościoła w protestancki zbór musi w końcu dotrzeć prosty komunikat. Lud wierny, mający świadomość ciążącej na nim odpowiedzialności, nie pozwoli ludziom złym na niszczenie wiary i moralności katolickiej poprzez dostawanie się do Kościoła Świętego, do naszej budowli, prześwietnej budowli Kościoła, jakichś dodatkowych, pozbawionych smaku kondygnacji. Dużo umiemy, sporo czytamy, jesteśmy piśmienni, sprawy jednak zaszły tak daleko, że nie mamy innego wyjścia, jak w pełnej łączności z Kościołem hierarchicznym zacząć was rozliczać z efektów w prowadzeniu Chrystusowej owczarni. Wiem, drodzy biskupi, niezwykliście też księża do takich relacji, no ale będziecie musieli. Tyle mówicie o konieczności dostosowywania się do współczesności. I słusznie, słusznie, ale współczesność będzie zgoła odmienna od tej, którą suflują wam moderniści. Współczesność będzie polegała również na tym, że my, lud wierny, będziemy głośno i dobitnie artykułować wszystkie nasze potrzeby, a z czasem i żądania. Pierwsza z nich. Przestańcie tchórzyć, o co proszę w imieniu swoim i sporej grupy, jak myślę, ludzi myślących podobnie do mnie. Straszne, prawda? Straszne, że ktoś zamierza wymagać. Panują w katolickim, powiedziałbym dziennikarsko-blogerskim przekazie dwie tendencje, które da się wyraźnie rozróżnić. Pierwsza z wielu powodów stara się nie dostrzegać tego, że współczesna kościelna hierarchia jest w dużej mierze miałka i byle jaka. Przytaskuje więc tej hierarchii bezmyślnie i każdej nowince płynącej z Watykanu, malując nam jednocześnie obraz, na którym wszystko jest w porządku i nie dzieje się nic. Nie ma sztormu, woda jest spokojna. Co powinno choćby w najmniejszym stopniu nas zaalarmować. No ale jest też druga grupa, która wieszczy koniec świata i bije na trwogę we wszystkie możliwe dzwony. No i temu przekazowi towarzyszą emocjonalnie nacechowane hasła, takie jak dramat, tragedia, szok, katastrofa. Wszystko to oczywiście okraszone cytatami z Apokalipsy i prywatnych objawień, sugerujące, że nie ma już dla nas żadnego ratunku. Z jednej strony mamy więc chocholi taniec, który usypia naszą czujność, z drugiej rozdzieranie zasłony, które swym odgłosem może sprowadzić na słuchaczy czarną rozpacz. Ale czy rzeczywiście powinniśmy rozpaczać? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś o trzeciej drodze, która znajduje się pomiędzy hasłem nic się nie dzieje, a zdaniem wszyscy zginiemy. Zginiemy, ale jeszcze nie teraz. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Jest dobrze, rzekłbym bardzo dobrze. Subskrypcje wzrastają, a poziom niezadowolenia przeciwników naszej misji, której podjęliśmy się w ramach prowadzenia kanału Marek Miśko Czuwaj, osiąga kolejne poziomy. Zaczęły się bowiem groźby. Policzenia się ze mną na ulicy. Problem jednak w tym, że chociaż noszę się dziś w sweterkach, koszulach, dużo z ulicy, która mnie wychowała do życia w stadzie, jeszcze pamiętam. A że jak widać po trofeach na twarzy, nie należałem do najłagodniejszych charakterem, pragnę tylko wszystkim tym fikuśnym zgrywusom zasygnalizować, że chociaż może i odwykłem, to nadal potrafię zachować się właściwie w różnych sytuacjach, które stanowią zagrożenie dla mnie czy mojej rodziny. No, tyle słowem wstępu. A ulica bywa zaskakująca. Zanim jednak zaczniemy dzisiejszy program, odniosę się do komentarza, który pod wczorajszym nagraniem zostawił pan Sebastian, jeden z naszych widzów, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wyrażanie własnej opinii. No po to przecież powstał nasz kanał, kanał Marek Miśko Czuwaj, aby zostawić przestrzeń na oddech, na myślenie. Byłbym najsmutniejszym człowiekiem, gdybyście przyjmowali wszystko, co tutaj mówię, bez sprzeciwu i zastanowienia. Nie wierzcie żadnym nazwiskom. Słuchajcie, ale wierzcie przede wszystkim sobie.
Więc wczorajszy program, do którego obejrzenia gorąco Państwa zachęcam, a był opublikowany późno w nocy, grubo po 19, poddawał krytyce rozdrobnienie w świecie konserwatywnych wartości ze wskazaniem na politykę, no, które powtarzane nieustannie od 89 roku sprawia, że obóz ludzi, chciałbym powiedzieć, chcących żyć w kraju wolnym, opartym na odwiecznych i sprawdzonych zasadach naszej cywilizacji, najczęściej ten obóz musi właśnie zadowolić się półśrodkami, bez możliwości realnego wpływu na państwo. Zadałem więc pytanie, czy jest coś, co może połączyć wszystkich tych, którzy różnią się w niewielu sprawach, tak aby ich ambicje zeszły na dalszy plan, a górować zaczęła nad nimi Polska. No i pan Sebastian odniósł się do tego zagadnienia w sposób następujący. Coś mi w tym gadaniu nie pasuje. Jeszcze nie wiem co, ale znam to uczucie, które zapala mi lampkę. Może to, że jednak nie chciałbym się bratać z kimś, z kim jest mi nie po drodze. Tylko po to, żeby sięgnąć po władzę. Panie Sebastianie, a jakąż to, że, ośmielę się zapytać, wielką ekwilibrystyką musiałaby się wykazać na przykład taka konfederacja, aby spróbować ułożyć sojusz z partią polityczną założoną znienacka przez pana Piecha? Cóż takiego dzieli te dwa środowiska, aby nie mogły one dla wspólnego dobra, którym jest Polska, zawrzeć porozumienia? Który kręg moralnego kręgosłupa, na przykład pana Piecha, ucierpiałby, gdyby przyjął wielokrotne propozycje składane mu przecież przez Grzegorza Brauna? A cóż takiego stałoby się w PiS-ie, gdyby partia dowodzona przez zmęczonych już, jak widać, ludzi bez pomysłu na kraj, wycofała się ze swojego zaściankowego rozumienia polityki i zamiast szyć kolejne intrygi, w jaki sposób pożreć koalicjantów, zaczęłaby kierować się tylko i wyłącznie interesem narodu, co? Pisze pan, nie chciałbym się bratać z kimś, z kim jest mi nie po drodze. Tylko po to, żeby sięgnąć po władzę. Tylko po to? Aby sięgnąć po władzę? O jakiej w ogóle władzy mowa? Tu mowa o realnym wpływie na Polskę i na to, co będzie się z nią działo w najbliższych latach. To czy będzie można indoktrynować nasze dzieci w szkołach, to czy będzie można zabijać bez ograniczeń nienarodzone, niewinne istoty. Tutaj chodzi o decyzje polityczne, które mogą ściągnąć na nasz kraj, na nasz naród, kolejną katastrofę w postaci wojny. O jaką władzę więc chodzi? Choćby im wszystkim kręgosłupy się nagięły do granic wytrzymałości, to nic mnie to nie obchodzi, bo na tym właśnie polega heroizm polityczny i tak definiować należy męstwo, że dla spraw najważniejszych jesteśmy w stanie poświęcić wszystko, wszystko, co uważamy za swoje. O tym właśnie mówił Dmowski, którego dzisiaj nikt nie czyta i którego nikt nie rozumie. Podam panu, panie Sebastianie, pierwszy lepszy przykład. Przykład takiego działania, gdzie człowiek, polityk podejmuje decyzję drastyczną, która skaże go na śmierć i wieczną infamię własnego narodu, a w książkach do historii zapisze się przy jego nazwisku później, o czym on jeszcze nie wiedział, ale pewnie się domyślał, dodatkowy wyraz. Ten wyraz to zdrajca. Zna pan historię marszałka Francji, bohatera I wojny światowej Filipa Pétain? Stworzył kolaboracyjny rząd z Niemcami. Po burzliwych dziejach wylądował w Szwajcarii, a gdy dowiedział się, że w jego kraju, we Francji, rozpoczyna się proces przeciwko niemu, wrócił. Sam. Nie stawiał żadnego oporu. A podczas rozprawy powiedział do sędziów: życie, o którym tutaj wspominaliście, zawdzięczacie mnie. Dodając przy tym, że gdy podejmował tę decyzję, stawiał sobie za cel obronę francuskiego społeczeństwa przed losem, jaki spotkał Polaków. Wie pan co, panie Sebastianie? Nikt z obecnych na sali rozpraw, włącznie z sędziami, temu stwierdzeniu nie zaprzeczył. Nikt. Pétain został skazany na karę śmierci, kara ta z pewnością mu się należała, chociaż zamieniono ją później na dożywotnie więzienie, ale to dzięki niemu Francja nie skończyła jak Polska. Czasami polityk po prostu musi wziąć na swoje barki hańbę narodu w przeciwieństwie do niektórych cenionych liderów XX wieku z naszego kraju, którzy z ogromną szybkością uciekli do Rumunii, pozostawiając polski naród, a co gorsze całą inteligencję, na pewną zagładę, co odczuwamy po dziś dzień. Tak rozumiem pragmatyzm i tak rozumiem prawdziwe poświęcenie. Możemy się na nie zgadzać, może pan mieć w tej kwestii inne zdanie, ale logiki tego wywodu nie jest pan w stanie podważać. Podobnie możemy mówić o Bolesławie Piaseckim, którego spora część ludzi nazywa zdrajcą za kolaborację ze Stalinem. Ale to on zdołał uratować dzięki temu setki ludzkich istnień, wypraszając dla nich opuszczenie stalinowskich kazamatów. To on organizował pracę rodzinie Pileckich, gdy po nieudanych próbach uwolnienia pana rotmistrza ludzie ci nie mogli liczyć na żadną pracę w biednym kraju pod butem sowieckiej okupacji. Czy on też złamał kręgosłup? Panie Marku, dodał pan Sebastian na koniec, nie znam pojęcia pokoju za wszelką cenę, że, tak sparafrazuję, nie mogę zrezygnować z tego, w co wierzę, tylko po to, żeby ktoś
tam doszedł do władzy. Nie potrafię nawet tego nagiąć. Albo będziesz zimny, albo gorący, inaczej cię wypluję. Za tym wydawałoby się pięknym zdaniem, panie Sebastianie, nie znamy pokoju za wszelką cenę, które wypowiedział pan minister Beck. Kryje się największa hekatomba polskiego narodu po, powiedziałbym nawet, II wojnie północnej, czyli potopie szwedzkim. Po wypowiedzeniu tego zdania 6 milionów obywateli polskich w ciągu kilku lat zostało skazanych na śmierć. Po tym zdaniu był Katyń i wyeliminowanie większości polskiej przedwojennej inteligencji. Wymordowanie do nogi najwybitniejszych synów i córek polskiego narodu, co doprowadziło do powstania warszawskiego, stalinowskich represji i dziesiątek lat PRL-owskiej stagnacji. To zdanie i ta decyzja, na którą pan się powołał, cofnęła nasz naród przynajmniej o 100 lat i doprowadziła do tego, że mamy teraz to, co mamy. Dziękuję oczywiście za pański komentarz, był on wyważony i konkretny, ale nie mogę przyjąć za prawdziwą żadną wyrażoną w nim wątpliwość. Niestety. Nie na tym polega w moim odczuciu polityka, aby nachapać się władzy i wystawić szwagra do urzędu, ale na tym, aby skutecznie realizować narodowe cele poprzez powoływanie państwa do życia. Pozdrawiam pana raz jeszcze i zapraszam na dzisiejszy odcinek, a wszystkim mecenasom, którzy wspierają rozwój naszego kanału, który nazywamy projektem, gdyż jest w fazie rozwoju, może on funkcjonować tylko dzięki waszemu zaangażowaniu i hojności, więc jeżeli ktoś z państwa, serdecznie dziękuję, byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do naszego zaszczytnego grona mecenasów, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam też inne metody wsparcia. Za każde bardzo dziękuję. I kłaniam się naszym mecenasom w pas. No to co? Zaczynamy, bo już późno. Oto kardynał Matteo Zuppi z Italii, będący na czele konferencji tamtejszego episkopatu i uznawany jest za jednego z głównych pretendentów do roli kolejnego papieża. Opowiada się on za intensywnym dialogiem między katolicyzmem a współczesnym światem. Tak można byłoby to nazwać. W wywiadzie dla jezuickiego pisma La Civita Cattolica podkreślił, że Kościół nie powinien zamykać się w postawie obronnej. Choć nie jest właściwie sprowadzać chrześcijaństwo tylko do kwestii osobistego rozwoju, to jednak zmiany są potrzebne, aby katolicy mogli na nowo zdefiniować swoją tożsamość. Na nowo zdefiniować katolicką tożsamość. Uważam, za Jerzym Dobrowolskim, że nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję. Nie będę tutaj zadawał klasycznych pytań o tym, co autor miał na myśli, mówiąc w wywiadzie, że zmiany potrzebne, aby katolicy mogli na nowo zdefiniować swoją tożsamość, są niezbędne. Ja dobrze wiem, co miał na myśli. I nie jest to nic dobrego. Katolicy nie potrzebują definiować na nowo swojej tożsamości, ponieważ tożsamość katolicka jest niezmienna, a że ukształtowana przez Boga jest najlepszą z wszystkich możliwych. No chyba, że ksiądz kardynał, przyszły papież Zuppi, uważa, że jest w stanie stworzyć coś lepszego niż sam Bóg. Wtedy nie mam pytań. Tożsamość katolicka nie potrzebuje nowego definiowania, żadnych redefinicji, ponieważ tożsamością katolicką jest, uwaga, tutaj zaskoczenie, Jezus Chrystus. Człowiek zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, przez którego stało się to, co się stało. Tożsamość katolicka jest zapisana w katolickim wyznaniu wiary. Jeżeli ktoś tę tożsamość zamierza zmieniać, niech robi to wobec siebie i własnego sumienia. Ale jeżeli spróbuje narzucić te zmiany nam, no to musi liczyć się z silnym oporem, którego hierarchowie idący tym kierunkiem modernizmu, nie znajdą na kartach historii Kościoła. Bo takiego oporu jeszcze nie było, ale będzie. Tak, żarty się skończyły. Kardynał Zuppi uważa również, że ci, to o nas, którzy w obliczu kryzysu zainteresowania katolicyzmem chcą ograniczyć się do obrony swoich przekonań i izolować Kościół, znajdują się w pozycji przegranej. Skąd ta pewność siebie? Pycha? A może głupota? Ciężko jest zdefiniować, ale nie takich już odważnych rzeczywistość brutalnie zaskakiwała. Myślę, że podobnie będzie i tym razem. Głowa do góry, moi drodzy. Kardynał Zuppi jest biskupem od 12 lat, a kardynałem od blisko 5. To chyba my powinniśmy zapytać waszą eminencję, co eminencja zrobił przez te 12 lat urzędu pasterskiego i 5, podczas których nosi ksiądz kardynał tytuł księcia kościoła, aby, jak był ksiądz łaskaw zaznaczyć, panujący kryzys zainteresowania katolicyzmem zwalczyć.
Przecież to nie ja rządzę Kościołem, ani żaden z was, tutaj widzowie, Kościołem też nie zarządza. Nie moja to odpowiedzialność, ale tych, co nami przewodzą. Jakie więc działania podjęliście, bo to my powinniśmy pytać, aby zatrzymać dechrystianizację Europy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat? Bo efekty, jak widać, są mizerne. Kardynał twierdzi również, że Kościół musi aktywnie wychodzić do ludzi, co obecnie sprawia trudność, ponieważ jego moralne nauki, tego Kościoła, jak rozumiem, nie znajdują odzewu w społeczeństwie nastawionym indywidualistycznie i są postrzegane jako mało pociągające. No chwilę. Kościół wychodzi do ludzi nieustannie, od zawsze. Po to został stworzony, aby wspierać ludzi w drodze do zbawienia i świadczyć o prawach Chrystusowych swoją postawą. Jakie trudności sprawia księdzu kardynałowi głoszenie moralnych nauk, które nie znajdują rzekomo odzewu w społeczeństwie nastawionym indywidualistycznie? Komu sprawia to trudność? Kto za to odpowiada? Kiedy Chrystus powiedział, że przestrzeganie jego nauk będzie łatwe? Jeżeli trudność ludziom sprawiają podstawowe prawdy wiary i ich przestrzeganie, to będziecie teraz liberalizować boskie prawa, aby było łatwiej? Mój przyjaciel, bo Pawle o tobie mówię i myślę, że mogę nazywać cię swoim przyjacielem, opowiedział mi taką anegdotę jakiś czas temu. Paweł to przedsiębiorca, który bardzo ciężko pracuje i między innymi za to ma u mnie wielki szacunek, no i jeszcze przy tym działa społecznie. Kiedyś żona, pozdrawiam cię serdecznie, powiedziała do niego w ten oto sposób: Paweł, zwolnij, bo ludzie nie nadążają. A on odpowiedział: pracuję ciężko po to, aby oni wszyscy mieli gdzie pracować. To nie ja więc powinienem zwolnić, ale oni przyspieszyć, bo czasy ciężkie. Rozumiecie tę analogię? Kiedy w Kościele panuje kryzys, to rozwiązaniem ma być to, aby zwolnić? Aby złagodzić coś, czego łagodzić nikt nie ma prawa? Mówię tu o boskich prawach. Kardynał Zuppi jest przewodniczącym Episkopatu Włoch, co oznacza, że stoi na czele całej konferencji włoskich biskupów, którzy są pasterzami ludu Bożego mieszkającego na Półwyspie Apenińskim. No to zobaczmy, jakie mają efekty swojej działalności. Badanie przeprowadzone przez miesięcznik Il Timone, czyli Kotwica, w porozumieniu z Centrum Analitycznym Euromedia Research pod kierunkiem dr Alessandry Giseri na grupie osób określających się jako katolicy ujawniło, że uwaga, jedynie 13,8% całej populacji Włoch, głównie osób starszych, systematycznie uczestniczy w nabożeństwach kościelnych. Spośród osób deklarujących wiarę zaledwie 33% stwierdza, że odwiedza kościół co najmniej raz miesięcznie i przystępuje do spowiedzi przynajmniej raz w roku, podczas gdy 32% nie ma pojęcia o Eucharystii. Równie niepokojące, zwłaszcza z perspektywy przyszłości kościoła, tam właśnie w Italii, są inne wyniki. Przykładowo, mniej niż 60% aktywnych katolików rozumie znaczenie spowiedzi. 66% tej grupy nie rozróżnia lub nie jest w stanie być zaznajomiona w ogóle z terminami zmartwychwstania ciała. Nie są w stanie tego pojąć. Prostych rzeczy. A 20% postrzega grzech jako po prostu zło wyrządzone innemu człowiekowi. Grzech to zło innemu człowiekowi, rozumiecie? Nie obraza Boga. A to jest definicja grzechu. W kwestiach etycznych w ogóle nie jest lepiej. Od aborcji po małżeństwa tych i owych, praktykujący katolicy we Włoszech reprezentują, powiedziałbym, świeckie podejście. Choć w ich środowisku, bo to są Włosi, jest jakiś tam opór przeciwko macierzyństwu zastępczemu. Czyli, rozumiecie, wynajmowaniu kobiet dla rodzenia dzieci dla tych i owych. No. No tutaj Włosi są konserwatywni, ale to nie wynika z nauki moralnej Kościoła. To samo jest z legalizacją narkotyków na przykład. A wiecie, że ponad 30% osób, które regularnie uczestniczą w mszach, wierzy jedynie w istnienie diabła? Te dane są podobne do wyników badań socjologicznych opublikowanych 2 lata temu, no 2,5, przez włoską konferencję episkopatu. No, było takie badanie 25 lat po wydaniu studium Religijność we Włoszech. I również tam zauważono, że następuje regularny spadek uczestnictwa ludzi katolików we mszach świętych z 31% w 1995 roku do 22% w roku 2020, czyli w okresie jeszcze przed pandemią koronawirusa, co stanowi spadek o 9%. Już wiecie, dlaczego przewodniczący Episkopatu Włoch tyle mówi o zmianach? Bo biskupi włoscy nie zdali egzaminu i wychowali pokolenie katolików, którzy nie są katolikami i tyle. Ich gadanie dookoła o konieczności zmiany jest związane z tym, że są mniej niż skuteczni i że lud Boży pod ich przywództwem w zasadzie nie wierzy w istnienie piekła, co wypływa przecież bezpośrednio z nauki Pana Jezusa i z kart Pisma Świętego.
No przecież piekło w katolicyzmie jest miejscem wiecznej kary dla tych, którzy umierają w stanie grzechu ciężkiego i nie żałują swoich grzechów. Jest to miejsce ostatecznego oddzielenia od Boga i wiecznego potępienia. Dogmaty katolickie na temat piekła opierają właśnie się głównie na nauczaniu Kościoła oraz Biblii i wypowiedziach Jezusa w nim, w Piśmie Świętym, zawartych. I oto efekt ich działalności. Gdyby Kościół był rozumiany jako przedsiębiorstwo, to żaden z tych kardynałów i biskupów odpowiedzialnych za ten stan faktyczny nie powinien w nim mieć żadnego swojego miejsca. Po prostu by się nie nadawali. Boli? Za mocno? Czas się przyzwyczaić, że będzie mocno, bo tu nie chodzi o jakąś firmę, ale o Kościół i zbawienie ludzkich dusz. Polskie podwórko. Wczoraj w Gnieźnie odbyły się warsztaty duszpasterskie, podczas których dyskutowano w gronie księży, kapłanów na podobny temat, a mianowicie jak rozmawiać z tymi, którzy odchodzą, którzy tracą wiarę lub mówią wprost, że nie wierzą. Zastanawiano się, czy osoby takie przekonywać, dyskutować z nimi, tłumaczyć, a może po prostu wystarczy zachęcić. I tutaj cytat, co jeśli zachęta, zniechęca. Całość prowadził dominikanin, szef wydawnictwa W Drodze. No i jak czytamy w depeszy Katolickiej Agencji Informacyjnej, zobaczcie. Rozpoczynając część wykładową, ojciec Grabowski scharakteryzował krótko proces, który nazywany jest odejściem od wiary. Kilkunastolatki, mówił, porzucają praktykę, czyli sakramenty i modlitwę. Młodzież porzuca moralność, a więc rezygnuje z fundamentalnych zasad, często w buncie przeciwko rodzicom. Młodzi i dorośli porzucają światopogląd chrześcijański, co oznacza, że rezygnują z wizji świata, jaką wnioskujemy z objawienia i jakiej uczymy się dzięki wierze. No i dalej w życiu dorosłym tworzą kulturę pozbawioną wartości chrześcijańskich. W takiej kulturze, stwierdził słusznie zresztą dominikanin, dziś funkcjonujemy. To wszystko prawda, proszę księdza. Ale proszę mi wskazać, kiedy na przestrzeni całego pontyfikatu papieża Franciszka, którym tak wszyscy ochoczo się zachwycacie, młodzież otrzymała w tym zakresie wsparcie. Były dokumenty o zakazywaniu mszy wszechczasów, bo to było najważniejsze, było gadanie o ekologii, Pachamama, o śladzie węglowym, było o braterstwie z Abu Zabi. Ale nie powstał żaden dokument, który wyraźnie i dokładnie potwierdziłby podstawową naukę katolicką, że mieszanie dzieciakom w głowach, że można być kimś innym, niż wskazuje na to biologia, jest po prostu zbrodnią na ludziach, na tych młodych osobach. A ten wzrost przestępczości wśród młodzieży oraz wzrost problemów psychiatrycznych, szczególnie w Polsce, gdzie nawet nie ma ekspertów, z czym myślicie się wiąże? Z oglądaniem telewizji? Kościół przez swoich w dużej mierze miękkich, gdzie trzeba być twardym przecież, hierarchów, daje sygnały zupełnie odwrotne. Ilu ludzi do kościoła przyszło i ilu młodych w nim zostało po mszach technoksiędza z kompleksem wieku średniego? Tak, mówię o tym, pożal się Boże nieszczęśni. Ile dzieciaków w kościele zostało po szopkach kardynała Rysia na stadionie w Łodzi? Tak, tego kardynała, który myśli, że gdy zacznie rapować mając ponad 70 lat, nie będzie w oczach młodych dziadersem, tylko jakimś kumplem. Młodzi, a coś o tym wiem, bo mam czworo dzieci, potrzebują w tym chorym świecie wsparcia i oparcia, twardej ręki, a nie podstarzałych kumpli. Gdy osuwa im się grunt pod nogami, gdy nie wiedzą, gdzie pójść ze swoimi problemami, potrzebują silnej ręki ojca i miłości matki i wsparcia Kościoła, który jest ich matką, a nie instytucji, która próbuje udawać, że jest śmieszniejsza niż filmiki na TikToku. Młodzi też mają internet i to wszystko oglądają. I co myślicie, że oni nie widzą, jak zamiataliście przez lata pod dywan te wszystkie afery z udziałem dzieci i jakichś zwyrodniałych księży? To wszystko widzą, więc się boją tam chodzić. I to jest odpowiedź. Nie traktujecie tych ludzi poważnie. A młody człowiek nie jest w stanie zrozumieć jednego, że ktoś nie traktuje go jak dorosłego. I poważnie. Jeżeli Kościół dowodzony przez współczesną hierarchię zrozumie, że nie można brać udziału w wyścigu ze światem, ale pokaże, że w tym właśnie świecie jest spokojną przystanią, gdzie można wypocząć, zebrać myśli i że się wyciszyć, że ma wielką ofertę dla młodego człowieka, bo Bóg jest tą ofertą. Jeżeli rodzice, czyli ja, ty, wy, będziecie, aż się wzruszyłem, ale to są mi bliskie sprawy po prostu, rozumiecie, bo też jestem rodzicem, ale jeżeli będziemy pokazywali, że traktujemy Boga poważnie i mówimy o Nim z przekonaniem, jeżeli pokażecie swoim dzieciom ten film, jeżeli wy, dziadkowie, pokażecie swoim dzieciom ten film, jeżeli Bóg da, czegoś się nauczycie lub wyniesiecie z tego filmu,
to już jesteśmy na pozycji wyjściowej do zwycięstwa i do wygranej. Pokażmy młodym, że my naprawdę nie żartujemy, że to wszystko ma sens. Ale już kiedyś wam o tym mówiłem, nie będę się rozwijał. Wtedy wygramy po prostu wszystko. Wszystko, czyli kolejne dusze dla Boga. Zacznijcie traktować, drodzy hierarchowie, Kościół i Boga poważnie. To i młodzi ludzie będą widzieli, że to wszystko ma sens. A ma wielki sens. Zresztą mówi o tym dzisiejsza Ewangelia o siewcy, czytana w zakazywanym przez papieża Franciszka rycie. Bóg nie szczędzi ziarna, sieje hojnie, od podatnej gleby, aż po takie skały jak ja. Pytanie, jakim podłożem właśnie my jesteśmy? I jakimi siewcami jesteście wy, drodzy hierarchowie i księża? I co siejecie? I czy wiecie jeszcze, po co siejecie? Nie wiem, czy dzisiaj za mocno nie popłynąłem, czy ten program nie był być może niewygodny dla niektórych, ale chyba takim kamykiem w bucie właśnie chciałbym być. A jestem nim dzięki wam. Dzięki temu, że oglądacie nasze programy, dzięki temu, że subskrybujecie, lajkujecie, podajecie w linkach dalej. To jest bardzo ważne. Kopiujcie ten link i wysyłajcie przez Facebooka, przez Messengera, Telegram, jakikolwiek macie inny komunikator, bo YouTube to widzi. YouTube to widzi i dzięki temu te programy mają szansę dotrzeć do większej liczby osób. Jeżeli ktoś z was natomiast jest na tyle odważny, żeby obejrzeć wszystkie reklamy do końca, to też działa dla zwiększenia oglądalności każdego odcinka. A jeżeli ktoś już jest w ogóle hardkorem, czyli takim człowiekiem, który chciałby bardzo, bardzo pomóc, no to może na przykład włączyć sobie na noc w telefonie i wyciszyć telefon, jeżeli oglądał te programy, playlistę, całą playlistę. I niech ta playlista sobie leci przez całą noc. Z wszystkimi reklamami. YouTube to lubi. Ja też to lubię. Cóż, jeżeli ktoś z państwa natomiast chciałby dołączyć do naszego grona, do grona patronów, to wszystkie informacje zawarłem w linku poniżej oraz w opisie tego filmu. Bez was, bez wsparcia mecenasów, którym serdecznie dziękuję za wasze zaangażowanie finansowe, nie mógłbym tego robić, bo też mam pracę, życie, a to wszystko przecież się dzieje z soboty na niedzielę. Ja to, te programy przygotowuję w sobotę i w niedzielę właśnie i nagrywam je też. Ten nagrywałem na 2,5 godziny przed startem, bo tutaj dopiero znajduję czas. Więc to wszystko dla was, a jeżeli mi pomożecie, to będzie mi bardzo miło. No to co, to na odchodne w niedzielę i za chwilę jeszcze dla was mała niespodzianka. Tak się umówimy. Dziękuję. A na odchodne w niedzielę. Chwast zasiewany jest przez wiadomo kogo. No i trafia on często na podatny grunt i rośnie sobie spokojnie, udając zboże lub kwiat. Czasem nawet potrafi cieszyć oko. Ale zakwasza jednocześnie ziemię dookoła i blokuje możliwość wzrostu innym roślinkom, czyli nam. A do tego wzrostu gorąco was wszystkich zachęcam. I siebie też zachęcam. Trzeba też wiedzieć, że są różnice pomiędzy glebami. Są różne rodzaje gleb, na których świetnie takie zatrute nasiono również się odnajduje. Jako świecki katolik mam to szczęście, że nikt nie jest w stanie zakazać mi mówienia. Mówienia tego, co sądzę, tego, co uważam, co myślę, w końcu, co podpowiada mi rozum, wiara i logika. Żaden nawet najznamienitszy dostojnik kościelny nie ma władzy nad tym, co powiem. Więc mówię. Mam nadzieję, że to przysporzy Kościołowi wiernych i podtrzyma na duchu tych, którzy wątpią, bo nie ma co wątpić. Opowieści ludzi wykształconych ponad swoją inteligencję nie robią też na mnie większego wrażenia, więc i wy się nie poddawajcie. I nie jest też tak, że jesteśmy bezradni. Poza modlitwą i jakimiś umartwieniami mamy też inne narzędzia, narzędzia czysto ludzkie. Większość z was ma takie narzędzie zazwyczaj ze sobą. I wiecie, jak ono się nazywa? Portfel. Jak nie będą słuchać i nadal uparcie będą wprowadzać herezję do kościoła, możemy na przykład zapomnieć zabrać portfela do kościoła i głosować pieniędzmi. W parafii trafi się nam ksiądz służbista bez krzty rozumu, który zamierza realizować heretyckie założenia papieża, nie dawać kasy i zachęcać innych, aby również jej nie dawali. Na kulu zapominają, co to znaczy katolicka nauka społeczna, nie wrzucać datków na tace, gdy organizowane są zbiórki. Ci ludzie nie są właścicielami naszych sumień i żaden z nich nie ma prawa do tego, aby nakazywać nam czegoś, co nie jest zgodne z nauczaniem Kościoła. I gdybym jeszcze to mówił sam od siebie, ale przecież to zamieszanie Kościoła to nie jest wymysł Marka Miśko, tylko wiele wspaniałych, wielkich autorytetów na całym świecie alarmuje, biskupów i kardynałów również. Również tych, którzy zajmowali za papieża Benedykta czy Jana Pawła II bardzo poważne i ważne funkcje, najważniejsze funkcje w Watykanie. To oni też się mylą nagle? Wszyscy się mylą, a Franciszek z Argentyny? Nie?
Nasze zadanie, proszę Państwa, jest proste. Za wszelką cenę zostać w Kościele. Wspierać kapłanów, którzy wierzą. Wspierać biskupów, którzy wierzą. I nawet jak będą nas z niego wypędzać, to musimy w nim po prostu zostać. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. A na pożegnanie mały upominek. Wyłączcie na chwilę głowy, na wszystko inne. I przez chwilę posłuchajcie Adama Asnyka. Miejcie nadzieję. Nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Czuwaj!